Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny webinar edukacyjny w Parkiet TV. Tematem dzisiejszego odcinka jest inwestowanie z trendem. Pokażemy Państwu przykładową strategię, która właśnie obejmuje inwestowanie z trendem. Pokażemy, jak testować ją na danych historycznych i jak optymalizować jej wyniki. A temat przybliży nam pan Paweł Małmyga, analityk domu maklerskiego PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, może zanim przejdziemy już do samej prezentacji, to chciałbym może, żeby pan pokrótce wyjaśnił, czy w ogóle inwestowanie z trendem jest tak naprawdę, bo może ktoś nie kojarzy. Czy można tak pokrótce jakoś zdefiniować to? Gra z trendem w skrócie, w takim bardzo skrócie i uproszczeniu, jest to taka selekcja sygnałów, czy też kupna, czy sprzedaży, która jest zgodna z panującą na rynku tendencją. Najprościej trend określa się wizualnie. Podczas wielu spotkań, które mamy z klientami bądź ze studentami, wielokrotnie się spotykamy. Ja mówię wtedy, że jeżeli kurs, szukamy go w prawym dolnym rogu ekranu, no to wtedy mamy do czynienia z trendem spadkowym. Jeżeli jest w prawym górnym rogu, no to trend jest wzrostowy. Jeżeli całkiem z boku, to horyzontalny. I to jest najprostsze. Wiadomo, że dalej możemy dokładać sobie bardziej skomplikowane narzędzia, ale tak naprawdę najprościej, rzut oka na wykres, jeżeli kurs spada, trend spadkowy, jeżeli rośnie, trend wzrostowy i tutaj żadnej wielkiej filozofii nie ma. A czy inwestowanie z trendem, ono nas ogranicza tylko do długiego terminu, czy w krótkim terminie, w takim day tradingu też można inwestować w ten sposób? Moim zdaniem można. Ta gra na słupkach dziennych różni się nieco od tej intradayowej. Wykres intradayowy jest moim zdaniem trudniejszy do interpretacji i do prawidłowego określenia tego, co się dzieje na rynku. Na naszym rynku, czy na rynku amerykańskim, w ciągu 15 minut bardzo wiele może się zdarzyć. Ruch 1,5% na indeksie, który trwa 15 do 30 minut, zdarzają się takie ruchy. No i tutaj możemy nie mieć czasu na reakcję. To kwestia, oczywiście to jest kwestia indywidualnego podejścia, czy ktoś jest w stanie wziąć na siebie takie ryzyko, czy komfortowo się z tym czuje, czy raczej woli wydłużyć sobie ten okres inwestycyjny. To są naprawdę indywidualne kwestie. No i tutaj w zasadzie każdy powinien decydować, co dla niego jest dobre i czy tak naprawdę, czy dobrze się czuje w takim, a nie innym otoczeniu. Okej, to przejdźmy już do prezentacji. Ja tylko na słowem wstępu powiem, że pan przygotował strategię wybicia z progu zmienności, którą pan przetestował na danych historycznych na indeksie WIG. I teraz sobie obejrzymy, jak to mniej więcej wygląda. Proszę powiedzieć na początek, jakie są główne założenia tej strategii, jak wyglądało wejście, wyjście, czy tam są jakieś stop lossy? To już pokazujemy. Tą strategię ja zapożyczyłem od pana z Twittera. No tak, bo ja publikuję sygnały. Tak, i tam były chyba właśnie wybicie sygnały sprzedaży, sygnały kupna. Ja tutaj chciałem nawiązać troszeczkę do pana działalności. I większość teraz już programów do analizy technicznej umożliwia testowanie strategii. Naprawdę nie trzeba być programistą najwyższej klasy, żeby sobie poradzić. Ja zachęcam do takiego, a nie innego podejścia, bo ono jest weryfikowalne przede wszystkim. Bardzo szybko widzimy, czy strategia działa, czy nie działa. Jeżeli mamy strategię taką uznaniową, nazwijmy to, potrzebujemy co na kilkudziesięciu transakcji, żeby sprawdzić, czy ona działa. To może nam zająć na przykład rok, półtora roku, dwa lata, w zależności od tego, jaka ona jest. A tutaj widzimy wyniki od razu. Wracając do wybicia z progu zmienności. To dla początkujących inwestorów może wydać się troszeczkę dziwna konstrukcja, czy dziwną nazwą. W skrócie wygląda to tak, że określamy sobie zmienność, jaka panuje aktualnie na rynku. Najpopularniejszy jest wskaźnik ATR, czyli Average True Range. Może to być zmienność procentowa, możemy ją podać w punktach, w procentach, w złotówkach. Także to jest indywidualne dla raz, że inwestora, a dwa dla instrumentu. I teraz tak, jeżeli nasza strategia, długie pozycje będziemy tylko badali, zamknięcie,
sesji musi być powyżej otwarcia, czyli biała świeca. I różnica pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a wczorajszym musi być większa niż ATR z 5 sesji. Czyli musi nastąpić takie przekroczenie tej zmienności. Widać to kilkukrotnie na naszym wykresie. Ta przerywana linia tutaj to jest ten ATR z 5 sesji, a tutaj mamy to zamknięcie do zamknięcia. A pozycję zamykamy, kiedy kurs spada poniżej dwudniowego minimum z poprzednich 2 sesji. Czyli jeżeli kurs cały czas rośnie, to będziemy tą pozycję utrzymywali, jeżeli tylko zacznie się odwracać, od razu zamykamy. To zamknięcie jest bardzo szybkie. Ono wbrew pozorom może wydawać się bardzo proste, ale ono bardzo dobrze sobie radzi przy szybkich ruchach, przy indeksach, przy akcjach. Troszeczkę gorzej będzie tutaj na jakichś instrumentach pochodnych bądź Forexie. No, więc mamy podstawową strategię. Nie ma żadnych stop lossów? Nie. Tu stop lossem jest tylko to zamknięcie dwusesyjne, które od razu określamy na samym początku. No i zobaczmy, co z tego wyszło. WIG za 10 lat ostatnich. Tutaj możemy łatwo zobaczyć, czym ten trend tak naprawdę jest, bo nasz wykres WIG-u zaczyna się w lewym dolnym rogu, kończy w prawym górnym. Czyli mamy w długim terminie oczywiście, mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Nasza strategia, tak określona, bardzo prosto, wygenerowała w tym czasie 145 długich pozycji, sumaryczny zysk 65,5% mniej więcej. Także całkiem nieźle. Linia kapitału dla tej strategii też wygląda całkiem przyzwoicie. To jest ta niebieska linia. To jest ta niebieska linia u góry. To jest linia kapitału, który uzyskujemy i reinwestujemy go za każdym razem. No i teraz wracamy do naszego podstawowego tematu, czyli określenia tego trendu. Ja tutaj troszeczkę, może na potrzeby konkursu, starałem się, żeby ten trend określać na podstawie takich krótko- bądź średnioterminowych narzędzi. Czyli nie szukamy jakiejś średniej z 200 sesji, czy tam nawet z 50, tylko raczej selekcjonujemy te sygnały na podstawie takich krótko-, ewentualnie średnioterminowych narzędzi. No i za chwilę będziemy dokładali kolejne i porównywali, co nam wychodzi. Czy chodzi o dołożenie takiego filtra, który nam, powiedzmy to, wyselekcjonuje najlepsze sygnały? Trochę tak. Przynajmniej takie jest założenie. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Zgadza się. Założenie jest takie, że jeżeli gramy z trendem, powinniśmy osiągać lepsze wyniki, niż jeżeli tego nie zastosujemy. Pierwszym filtrem była średnia krocząca. Średnia krocząca z 16 sesji. To jest średnia wykładnicza. Tak jak już mówiłem, to 16 to było wybrane z optymalizacji takiej krótkoterminowej. Co do optymalizacji takiej prawidłowej, to jest troszeczkę dłuższy temat. Ja wybierałem uznaniowo te według mnie najlepsze. Wydaje mi się, że nie wybierałem najlepszej tej górnej pozycji, takiej o najwyższym zysku, tylko wybierałem te najlepsze, które z doświadczenia wiem, że są dobre. I na czym polega dokładnie taki filtr? Bo mamy ten bazowy sygnał, wybicie z progu zmienności. Wybicie z progu zmienności i zastosujemy ten sygnał, bądź otworzymy tą długą pozycję, tylko w momencie, jeżeli kurs na niebiesko będzie powyżej średniej 16-okresowej. Czyli muszą być już spełnione dwa warunki. Cały czas to nasze wejście, takie ta bazowa strategia plus filtr. Na niebiesko są zaznaczone świece dla trendu wzrostowego, czarne to jest wszystko inne, czyli dla nas. My tutaj nie stosujemy, że to jest spadkowy, my tutaj stosujemy bardzo prosty filtr. Co ciekawe, te linie kapitału niemal się pokrywają. Wychodzi 64,3%. Wynik prawie identyczny. Jedyne, co się różni, to ilość pozycji. Wcześniej mieliśmy 145, teraz mamy 119. Czyli lepiej, bo mamy niższe koszty transakcyjne. Raz, że mamy niższe koszty transakcyjne, a dwa, krócej jesteśmy w rynku i ten nasz kapitał
możemy alokować w międzyczasie zupełnie, w inne miejsca. Także to jest nasza główna, nasz główny zysk, nasza oszczędność, nazwijmy to tak. No i zaraz dołożymy sobie kolejną rzecz. Jednym z takich popularnych narzędzi stosowanych przez inwestorów, o tym w jednym z webinarów mówił kolega Przemek Smoliński. On mówił bardziej o statystyce, ale w zasadzie to sprowadza się do jednego narzędzia, takiego popularnego. To jest wstęga Bollingera. Tą wstęgę określamy w ten sposób, że wyliczamy sobie średnią z iluś sesji, za jaki okres chcemy spojrzeć do tyłu i odkładamy od góry i od dołu odchylenie standardowe, czyli taką zmienność. W naszym przypadku trend będzie wzrostowy wtedy, kiedy nastąpi wybicie górą ze wstęgi. My odłożyliśmy tutaj sobie pół odchylenia standardowego. W książkach to są dwa odchylenia i według literatury, czy tego, o czym jak stosują to narzędzie inwestorzy, z reguły jest tak, że jeżeli kurs notowany jest plus dwa odchylenia albo minus dwa, no to wtedy powinniśmy spodziewać się powrotu do średniej. No, Przemek oczywiście pokazywał, że jest zupełnie inaczej, ale to już jest inny temat. I teraz tak. Ale znowu mamy dwa sygnały. Wybicie z tego bazowego progu. Zgadza się. A i musi być jeszcze powyżej wstęgi Bollingera. Powyżej wstęgi. Już tą średnią poprzednią odłożyliśmy tak. I wymieniliśmy. Testujemy inny filtr. Zgadza się. Wymieniliśmy sobie filtr. Co tutaj widać? 120 pozycji, 54%. Linia kapitału bardzo podobna, jej kształt bardzo podobny. Zaoszczędziliśmy 25 pozycji, ale kosztem mniej więcej 10% zysku. Zobaczymy sobie kolejne narzędzie. Dawno temu razem też sprawdzaliśmy, jak sobie radzą takie na łamach parkietu, jak sobie radzą różne narzędzia, czy takie słynne strategie. Jedną z takich słynnych strategii jest strategia żółwi. Przy czym ja zastosowałem bardzo szybką tą strategię. Strategia żółwi polega na tym, że jeżeli kurs wyjdzie powyżej maksimum z 5, 10, 20, 50 sesji, mamy sygnał kupna. Jeżeli analogiczna sytuacja spotka minimum z 50, czy tam 5, czy 10 sesji, mamy sygnał sprzedaży. Ja wziąłem tylko 4 sesje. To są ceny zamknięcia. I jeżeli kurs wybija poprzednie maksimum z 4 sesji, dla mnie to jest trend wzrostowy, czyli ta lampka, nazwijmy to, ten filtr zapala się zielony, możesz można grać. Wchodzić. Można wchodzić. I wtedy szukamy tych bazowych sygnałów. Ponownie. Niemal identyczna linia kapitału, 66%, troszeczkę lepiej, ale to są jakieś drobiazgi i 116 długich pozycji. Czyli tych pozycji już jest 30 mniej. Tak na szybko widzimy, że zyskujemy trochę czasu. Nie musimy być w rynku tak długo, jakbyśmy w tej bazowej strategii. Zyski mamy mniej więcej na tym samym poziomie. I ostatnia rzecz, to już jest, nazwijmy to, ekstremalnie szybka definicja trendu, ale widzimy, że całkiem dobrze sobie radzi. Bierzemy RSI z dwóch sesji. Czyli jeden z najbardziej popularnych oscylatorów. Chyba nawet moim zdaniem najbardziej popularny, tak. Bo każdy, kto zaczyna swoją przygodę z analizą techniczną, czy tak naprawdę nawet nie z analizą techniczną, to prędzej czy później, jeżeli trafi na jakiś wskaźnik bądź oscylator, to raczej będzie to RSI, ewentualnie MACD, a potem już może przez dłuższy czas nic nowego, no chyba, że stochastingowe tam tak. Jeszcze po drodze gdzieś dopadnie. I co tutaj widzimy? Naszym filtrem jest poziom. Aha, dla początkujących może przybliżmy. RSI to jest oscylator. On jest ograniczony od dołu wartością 0, od góry wartością 100. Nigdy nie będzie ani
mniejszy niż 0, ani większy niż 100. I naszym filtrem będzie poziom 80 punktów. Jeżeli kurs jest, przepraszam, nie kurs, tylko RSI, ten oscylator jest powyżej 80 punktów, wtedy zielone światełko, trend wzrostowy, możemy wchodzić. I tak na szybko, to jest chyba najlepszy z tych filtrów, bo ograniczyliśmy transakcje do 106, a zysk wzrósł do 70%. Jeżeli nałożymy na siebie wszystkie te linie kapitału, kształt bardzo się pokrywa. Tutaj niewielkie są różnice, bo cały czas bierzemy te same sygnały, tylko ewentualnie czasami jednego nie weźmiemy, może później dopiero wejdziemy, jeżeli ten sygnał będzie powtórny, tam sesja bądź dwie sesje. I zobaczmy takie podsumowanie. Ja lubię tabelki, bo tam wszystko tak widać. Łatwo porównać sobie też, jakie tak, dokładnie. Może nie wgłębiając się jakoś dokładnie w te cyfry, chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że wynik nasz końcowy, procentowy, tak naprawdę niewiele się różni od tego bazowego. Niezależnie od tego, jakie narzędzie dodamy, to tutaj różnice są niewielkie. To sugerowałoby, żeby nie komplikować sobie życia trochę? Nie do końca. Ja chciałbym tutaj wrócić do tego tematu naszego konkursowego. Moim zdaniem, żeby osiągnąć dobry wynik w takim konkursie, konieczne będzie jak najszybsze reinwestowanie tych zysków. Dlatego też chciałem skrócić maksymalnie te filtry trendu, bo jeżeli nie zastosowalibyśmy żadnego filtra, to w rynku jesteśmy w przypadku tej strategii 43,5% czasu. Jeżeli zastosujemy którykolwiek z filtrów, nasze oszczędności to są od 20 do 34%. Jeżeli nie będzie nas w tych kiepskich okresach na rynku, możemy być gdzieś indziej. Mhm. Więc tutaj kluczowy jest czas. Profit factor to jest podstawowa taka miara jakości systemu. To jest suma wszystkich zysków podzielona przez sumę wszystkich strat. Też nam rośnie i spada ilość transakcji. Poprawia się też wskaźnik średni zysk, średnia strata. Trafność niewiele. Jedyne, co nasza główna oszczędność, to jest ta selekcja, że nie ma nas na tym rynku wtedy, kiedy nas nie powinno na nim być. Czyli taka podstawowa rada dla uczestników, to warto stosować filtr, żeby sobie odfiltrować te sygnały, które są Zgadza się. Po prostu błędne, niepotrzebne. Jeżeli będzie kilkadziesiąt tych spółek bądź więcej, na których uczestnik może operować, to tak jak tu widzimy, tych sygnałów będzie kilkadziesiąt procent mniej, więc siłą rzeczy wybierzemy te najlepsze. Czyli będzie można sobie rotować między różnymi spółkami, Oczywiście. A nie siedzieć tylko na jednej, która na przykład akurat weszła w trend boczny albo spadkowy. To wtedy w ogóle trzymanie pozycji długiej w trendzie spadkowym to jest chyba najgorsza rzecz, jaką można zrobić. No ale tutaj głównie chodzi o ten czas i wykorzystanie naszego kapitału. Na koniec jeszcze chciałbym wskazać jedną rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Porównamy tą naszą strategię bazową versus buy and hold. Czyli kup i trzymaj. Czyli gdybyśmy kupili indeks na początku okresu, w którym testujemy i sprzedali go I sprzedali go na końcu, nic byśmy w międzyczasie nie zrobili. Nasza strategia początkowa wygenerowała 65%, indeks w tym czasie prawie 120%. Widzimy, że linia kapitału, ta niebieska, to tej naszej strategii jest ładniejsza, czy łatwiej nam będzie, lepiej będziemy spali po prostu w nocy. Tak, nie będzie tyle stresu przy obsunięciach kapitału, oczywiście, bo one są takie duże. A te obsunięcia, jak przypomnimy sobie rok 2011,
kryzys grecki. Dramatyczny, tak. Dramatyczny spadek. Później to zdaje się jest rok, tak, rok 2015 też dość głęboki spadek. Także jeżeli chcemy sobie tego oszczędzić, więc wtedy stosujemy taką strategię. Ale należy pamiętać, że w silnych trendach, szczególnie takim jak teraz przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia w Stanach, to bardzo, ale to bardzo ciężko będzie jakąkolwiek taką selektywną strategią będzie pobić ten indeks. Bo jeżeli większość spółek rośnie, to tutaj... Nic z tego nie wykręcimy więcej, nic, po prostu. Po prostu, jeżeli mamy 500 czy 1000 spółek i chcielibyśmy coś z tego powybierać, bardzo mała szansa jest, że naprawdę wybierzemy te najlepsze i będziemy lepsi od indeksu. No, jedynym wyjściem, które mi przychodzi do głowy, to jest już zarządzanie wielkością pozycji, czyli po prostu zwiększanie. Zgadza się. Ale można to już jest piramidą, to już temat. Tak, to jest dłuższa sprawa. Ja tak na szybko chciałem zbliżyć się do tej strategii buy and hold. Udało mi się uzyskać około 100% stopy zwrotu versus 120 buy and hold. To jest ta czerwona linia. Strategia nazywa się Aberration i bazuje właśnie na wstędze Bollingera. Aberration dlatego, że gramy na te odchylenia. Gramy inaczej niż nasz mózg jest do tego przyzwyczajony. Czyli kupujemy wtedy, gdy kurs tutaj może nie mocno, ale wybije się z tej wstęgi górą. Ta wstęga to jest 8-sesyjna średnia i pół odchylenia standardowego. A zamykamy, jeżeli wybije się dołem z tej wstęgi, czyli pół odchylenia poniżej wstęgi. To tak na szybko. I ten bazowy sygnał zniknął. Ten bazowy sygnał zniknął, teraz wzięliśmy tylko tak naprawdę tylko wstęgę i tutaj już. Jedna rzecz, która nas spotka w tym przypadku, to będzie ta dłuższa obecność w rynku. Już nie będziemy 100% w rynku, ale to już też nie będzie te 40-45, to będzie bliżej 60-70%. Bo tutaj ta liczba transakcji wzrosła do 179, z tego co podglądam. Tak. Tak, przepraszam, tutaj czas w rynku mieliśmy 50%, więc to i tak jest lepiej niż 100% obecność w rynku, plus stresy cykliczne, no bo one są nieuniknione, tak? Tak. Kto dłużej jest na rynku, wie, że te dynamiczne spadki trafiają się prędzej czy później, to początkujący inwestor wiadomo, że zaklina się, że jego to nie dotknie, jego to nie spotka, ale prawda jest taka, że wszyscy prędzej czy później doświadczają takich sytuacji. No i co tutaj mamy? 40% trafności, 50% obecności w rynku. Wynik tej bazowej strategii poprawiamy o 50%, no ale już wiadomo, coś kosztem czegoś. Chcemy większy zysk, musimy być w tym rynku. Ewentualnie, tak jak w konkursie, możemy sobie szybciutko przeskakiwać między poszczególnymi spółkami. Czyli tak, tytułem podsumowania możemy zachęcać uczestników gry do tego, żeby sobie testować najpierw te strategie i starać się właśnie wybierać takie metody, by jednak na tym rynku nie być zbyt długo i dbać o to, żeby ta linia kapitału była w miarę w tych testach gładka. Jak najgładsza. Jedno, przed czym bym tylko przestrzegał, żeby nie starać się jej wygładzić jakoś maksymalnie. Bo wtedy dopasowujemy strategię do danych historycznych i ona nie wytrzyma starcia z rzeczywistością. Czyli powinniśmy znaleźć taką, która będzie elastyczna. Jeżeli wyjdzie nam w testach, że powinniśmy brać średnią 10-okresową, no to średnia 9- i 11-okresowa też powinna sobie radzić dobrze. 8- i 12, żeby zostawić sobie taki
taki bufor dookoła tych naszych parametrów, żeby nie okazało się tak, że wybierzemy sobie jeden jakiś punkt idealnie pasujący do danych, a jeżeli tylko przeskoczy nam jakiś wartość jakiegoś wskaźnika o jeden i wtedy nasza strategia nawet na danych historycznych wtedy się rozsypuje, no to wtedy to znaczy, że coś poszło zdecydowanie nie tak. Ja od siebie mogę tylko dodać, że to, o czym my tutaj mówiliśmy, to wybicie z progu zmienności jest bardzo proste, ale całkiem przyzwoite. To można sobie nawet, nie wiem, w arkuszu kalkulacyjnym wprowadzić taką formułę, która nam wskaże, czy mieliśmy z takim sygnałem do czynienia, czy też nie. To już nie potrzebujemy jakichś zaawansowanych narzędzi. No domyślam się, że pan też będzie twitterowców wspomagał swoimi sygnałami. Panie Pawle, dziękuję bardzo za ten webinar. Dziękuję również. Państwa zachęcam do oglądania, komentowania i subskrybowania naszego kanału. Tam nie tylko ten materiał, ale też więcej edukacyjnych, nawiązujących do konkursu i w ogóle do inwestowania. Także serdecznie zapraszam do śledzenia naszego kanału i oglądania kolejnych odcinków.